Witam bardzo serdecznie w kolejnej części serii naszych lektur o dziejach Cesarstwa Rzymskiego. Dzisiaj porozmawiamy sobie o cesarzu, który w zasadzie nie powinien mieć własnego odcinka, ale jednak w kontekście dalszej historii jest on ważny. Mianowicie chodzi o syna Gordiana I, czyli Gordiana drugiego. Z Afryki zawsze coś nowego. No za wiele o nim się powiedzieć nie da, co już nie było powiedziane w odcinku o jego ojcu, ale jednak trzeba o nim wspomnieć. Najbardziej z tego powodu, by wiedzieć skąd później weźmie się Gordian III. zaraz po pierwszym. No wiadomo, musiał być również i drugi. Oto on. Nazywa się tak samo jak ojciec Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus, urodzony około 192 roku, żona, dzieci nieznane. Wiemy, że w swojej karierze był kwestorem, pretorem, konsulem, a w roku 238, kiedy działo się rok sześciu cesarzy, był on legatem w Afryce, tak jakby zastępcą swojego ojca, prokonsula. No, detale tego buntu w Afryce, w Kartaginie, znamy z poprzedniego odcinka. Tutaj więc tylko wspomnę, że ludzie byli niezadowoleni z rządów Maksymina, a konkretnie z jego wysokich podatków. Zabili więc wysłanego przez niego prokuratora i zwrócili się do Gordiana Starszego w zasadzie z propozycją: nie do odrzucenia, albo zostajesz cesarzem, albo po prostu, no, nie dożyjesz rana. Gordian starszy zgodził się na to, pod warunkiem, że dołączy do niego jego syn, Gordian II, wówczas 45-letni mężczyzna, który słynął z tego, że po prostu był niezłym babiarzem. Jak wiemy, Gordianowie i ich ludzie wyruszyli z Tyzdrusa do Kartaginy, tam zaczęli przygotowywać się do bitwy z kapelianusem. Kapelianus był namiestnikiem w Numidii, miał pod sobą cały legion żołnierzy i był on osobistym wrogiem Gordianów, więc cała ta sytuacja była mu jak najbardziej na rękę. Doszło więc do tej bitwy bardzo w zasadzie szybkiej, gdyż no, ludzie z miasta, stronnicy Gordianów, byli uzbrojeni po prostu w deski zamiast tarcz, w jakieś pałki, młotki, cokolwiek tam mogli znaleźć. To nie, nie było uzbrojenie. Tam oddziałów milicji było naprawdę bardzo mało. Większość to po prostu ludzie z nożami, bo na nic więcej nie było ich stać. Po prostu w mieście nie było jakiejś dobrej zbrojowni. Więc, no, wiadomo, jak się to skończyło. Gordian II przegrał bitwę, sam w niej zginął, jego ciała nigdy nie odnaleziono. Miało to wszystko miejsce 12 kwietnia 238 roku, a gdy jego ojciec dowiedział się o porażce i śmierci syna, popełnił samobójstwo, wyszając się na pasku. Taki to oto jest żywot trzeciego cesarza Gordiana II z roku Sześciu cesarzy. Tak oto przykład dwóch gordianów. Świetnie pokazuje, że żadna rewolta w cesarstwie bez poparcia jakiejś części po prostu sił militarnych musi skończyć się porażką, klęską. Nie było żadnego innego wyjścia. Ale jednak obaj gordiani. Zostaną zalegitymizowani przez Gordiana III, który będzie ostatnim cesarzem roku sześciu cesarzy. Więc to, co nie mogli osiągnąć za życia, osiągną po śmierci, po zaledwie trzy tygodniowych rządach. Pozdrawiam ciepło i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niedługo.